Witam Państwa. Jak się nazywam, już Państwo wiecie, natomiast powiem tylko, że z wykształcenia jestem architektem i zdaje się, nie jestem tutaj jedyny. Od kilkunastu lat pracuję w Ekofonie, firmie, która produkuje materiały służące do kształtowania akustyki wnętrz. Stąd, chcąc, nie chcąc, w ten temat się wdrożyłem, chociaż na studiach nic się na ten temat nie dowiedziałem, od razu mówię. Chciałem Państwu opowiedzieć, jeżeli to się da zrobić w 15 minut, 13, 14, na temat nowej normy zeszłorocznej o wdzięcznej nazwie PNB02151, część czwarta, zwanej popularnie normą pogłosową. Norma ta została opublikowana w zeszłym roku w czerwcu i jest, to nie jest nowelizacja, to jest pierwsza norma tego typu w Polsce, która dotyka zagadnień związanych z akustyką wnętrz. W związku z tym ta tematyka, która jest tam nie ujęta, jest trochę może mniej znana niż ta, której dotyczą starsze zeszyty, starsze arkusze tej samej normy dotyczącej dźwiękoizolacyjności na przykład. Norma jako taka jest do dobrowolnego stosowania. Jej użycie po prostu gwarantuje to, że się uniknie podstawowych błędów związanych z akustyką wnętrz. Natomiast być może w przyszłości będzie przywołana w warunkach technicznych, w rozporządzeniu w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Pani Ela Nowicka tutaj kiwa głową. Dlaczego tak być może będzie, to powiem potem. Proszę Państwa, jak mówimy o akustyce wnętrz, jak pada takie hasło, to pewnie większości z Państwa przychodzą do głowy takie obiekty, gdzie rzeczywiście akustyka wnętrz jest najważniejsza i tak naprawdę to ona determinuje architekturę tych pomieszczeń. Natomiast nowa norma dotycząca akustyki wnętrz nie dotyczy akustyki wnętrz takich obiektów. Dotyczy akustyki pomieszczeń, zwykłych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, takich jak korytarze w szkołach, biura typu open space, sale sportowe. I może to się wydawać dziwne, ale spróbuję to wytłumaczyć na dwóch przykładach. Pierwszy z nich to jest coś, co było salą gimnastyczną w szkole, która została adaptowana na ośrodek rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. I w tej sali zdjęto drabinki, zdjęto kosze, pomalowano ściany, podłoga została, stary parkiet z wymalowanymi liniami. I w tej sali uczy się rodziców, jak rehabilitować się te dzieci i dosyć często organizuje się konferencje. I to jest film z takiej konferencji, zarejestrowany w odległości 3-4 metrów od najbliższego głośnika, jeśli mógłbym prosić o opuszczenie tego filmu. Najbardziej czujni słuchacze, jak słuchają ten film w trochę bardziej komfortowych warunkach jak tutaj, są w stanie odgadnąć 5 słów. Ja słyszę tylko jedne, psychicznych. I drugi przykład, który nie mogę tutaj zreprodukować jakby w naturze, bo Państwa bym pewnie wygonił z tej sali. To jest przykład pomiarów, które robione w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie, na Ursynowie. W szkole, która walczy o adaptację akustyczną ze względu na bardzo wysoki poziom hałasu na korytarzach. I zbierając argumenty za taką adaptacją, poprosili sanepid, żeby wykonał pomiary. Sanepid wykonał te pomiary tak, jak robi, czyli badał ekspozycję na hałas nauczycieli, jako pracowników, bo na to jest przepis. I proszę zauważyć, tu są poziomy równoważnego poziomu dźwięku dla okresów 5-minutowych mierzone w czasie przerw na jednym z holi tej szkoły. I to są poziomy wszystkie bez wyjątku powyżej 90 dB, dochodzące nawet do 93 dB. To jest naprawdę poziom już trudny do zniesienia. I oczywiście wszyscy wiedzą, że źródłem takiego hałasu są dzieci. To jest szkoła podstawowa. Dzieci, które mój kolega z Politechniki, z elektroniki nazwał samobieżne źródła
dźwięku przetwarzające na drodze metabolizmu materię stałą w energię akustyczną. Tylko mało kto wie, że takim wspólnikiem są same te wnętrza, że one w dosyć istotny sposób wzmacniają ten hałas. Więc celem normy jest, czy stosowanie wymagań, które w tej normie są zawarte, celem jest zapewnienie, że zmniejszenie hałasu pogłosowego w pomieszczeniach, czyli tej składowej hałasu, która wiąże się z odbiciami dźwięku od powierzchni ograniczającej to pomieszczenie, a także zapewnienie zrozumiałości mowy no, w tych pomieszczeniach, które, w których ich funkcja zasadza się na zrozumiałości mowy. W warunkach technicznych mamy dwa paragrafy, które dotyczą w jakiś sposób tych dwóch zagadnień. Jeden, który mówi o tym, że pomieszczenie należy chronić przed hałasem pogłosowym i drugi, który mówi, że w pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji słownej no, powinny być zapewnione odpowiednie warunki. Natomiast w warunkach technicznych nie ma żadnych bliższych wskazówek, jak to powinno być zrobione, ani bliższych informacji, które pozwoliłyby ocenić, czy te postulaty są spełnione, czy nie. No i w zasadzie norma daje takie kryteria oceny. Wymagania w normie są stawiane różnym pomieszczeniom, wyraźnie wymienionym w tej normie. Pomieszczenia o różnej funkcji, w związku z tym te wymagania są w różny sposób formułowane. Jeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do komunikacji werbalnej, wymaganie sformułowane poprzez określenie maksymalnego czasu pogłosu i minimalnej wartości wskaźnika transmisji mowy. Za jakiś czas powiem, o co chodzi. I to dotyczy na przykład sal lekcyjnych, audytoriów, sal wykładowych. W przypadku pomieszczeń, gdzie głównym problemem jest hałas, ale mogą wystąpić pewne problemy z rozumiałością mowy, chociaż te pomieszczenia nie są specjalnie projektowane do takiej komunikacji, określa się wymagania w postaci maksymalnego czasu pogłosu. I to mogą być na przykład sale w przedszkolach, czy sale sportowe i hale basenowe na pływalniach. No i w końcu mamy pomieszczenia, w których chodzi tylko wyłącznie o ograniczenie hałasu, tak jak ten korytarz szkolny. I tu określa się minimalną chłonność akustyczną tych pomieszczeń. I od tego ostatniego wymagania bym zaczął, bo ono jest najprostsze do wyjaśnienia. Otóż być może ktoś wcześniej tutaj mówił, pociąg mi się spóźnił, to nie wiem. Ale od tego, jakimi materiałami wykończone jest powierzchnia otaczające pomieszczenie, od tego zależy, co się dzieje z dźwiękiem, kiedy pada na taki materiał. Może zostać odbity lustrzanie od gładkiej ściany, może zostać odbity z rozproszeniem, może zostać pochłonięty przez ten materiał. I różne materiały oczywiście w różny sposób reagują. Materiały twarde, gładkie, masywne będą bardzo dobrze odbijały fale dźwiękowe. Czyli na przykład polerowany granit klejony na wylewce betonowej będzie miał współczynniki pochłaniania dźwięku rzędu 0,01-0,02, co znaczy, że 1-2% energii fal dźwiękowych padających na ten materiał zostanie pochłonięte, 99% zostanie odbity z powrotem do wnętrza. Jeżeli będziemy mieć materiały też twarde, masywne, ale właśnie niemasywne, membranowe, to te powierzchnie będą pobudzane do drgań przez falę akustyczną pewnej częstotliwości i będą lepiej się sprawdzały jako materiały pochłaniające dźwięk, aczkolwiek cały czas nie są to wartości zbyt wysokie. Materiały porowate, miękkie, włochate, jak wykładzina dywanowa, chociażby taka, jak tutaj jest na tym podium, będą charakteryzowały się stosunkowo wysokimi współczynnikami pochłaniania dźwięku w średnich i wysokich częstotliwościach, aczkolwiek ta ich skuteczność zależy od grubości. Gdyby pod taką wykładzinę dać dodatkową warstwę jakiegoś filcu, który przez wielu producentów jest oferowany, to wtedy te wartości współczynniku pochłaniania dźwięku dla tej samej wykładziny pewnie mogą być dwa razy wyższe. No i w końcu są płyty, produkty specjalnie produkowane jako materiały dźwiękochłonne. Często są one wykonane w ten sposób, że przy pewnej instalacji współczynniki pochłaniania dźwięku w prawie wszystkich częstotliwościach są zbliżone do jedności, czyli teoretycznie
teoretycznie pochłaniana jest cała energia fal akustycznych padających na ten materiał. Jeżeli wiemy, jakim materiałem będzie wykończone pomieszczenie, jeżeli wiemy, jakie własności akustyczne ten materiał ma, jakie własności dźwiękochłonne, to można obliczyć chłonność akustyczną tego pomieszczenia, sumując chłonność podłogi, sufitu, ścian, okien, ewentualnie mebli, obiektów znajdujących się w tym pomieszczeniu. Jeżeli mamy powierzchnię, na przykład jak podłoga, to liczymy jej chłonność akustyczną poprzez pomnożenie powierzchni tej podłogi przez współczynnik pochłaniania dźwięków właściwy dla materiału, którym ta podłoga jest wykończona. On oczywiście jest różny w różnych częstotliwościach, więc ta chłonność liczy się osobno dla różnych pasm częstotliwości. No i sumując chłonność wszystkich powierzchni, otrzymujemy chłonność akustyczną pomieszczenia w metrach kwadratowych. Jeżeli znamy pole powierzchni rzutu takiego pomieszczenia i podzielimy jedno przez drugie, to otrzymujemy pewien wskaźnik. I takim wskaźnikiem operuje norma, na przykład mówiąca o tym, że w biurach typu open space chłonność akustyczna powinna stanowić pewną krotność pola powierzchniego rzutu, w tym wypadku 1:1. Co znaczy, że jeżeli mamy 100-metrowy open space, to chłonność akustyczna tego pomieszczenia powinna wynosić 110 metrów kwadratowych. I to dosyć prosto można wyliczyć, no tylko trzeba mieć odpowiednie dane wyjściowe. I dlaczego to jest istotne w przypadku takich pomieszczeń, jak właśnie te open space'y czy korytarze szkolne? Jest wiele analogii między akustyką a optyką. Jak sobie wyobrazimy dwa pomieszczenia, z których jedno jest pokryte chropowatym tynkiem malowanym matową czarną farbą, to w tym pomieszczeniu będzie bardzo mało odbić światła. Jeżeli będzie padało światło przez okno, to oczywiście będzie doskonale widać to okno i w zależności od natężenia tego światła będzie dobrze, w miarę dobrze widać obiekty oświetlone bezpośrednio tym światłem. Jeżeli będzie mieć pomieszczenie, które będzie wymalowane na biało, będzie bardzo dobrze odbijało fale dźwiękowe, fale świetlne, to całe to pomieszczenie będzie rozświetlone do tego stopnia, że jak się patrzy na to zdjęcie, to trudno zgadnąć, gdzie są okna, a gdzie jest światło rzucane przez te okna. Natomiast gdybyśmy mieli miernik natężenia oświetlenia, no to on oczywiście w tym ciemnym pomieszczeniu pokazał znacznie mniejszy poziom. I trochę to jest tak podobnie z akustyką. Jeżeli mamy pomieszczenie pokryte materiałami silnie pochłaniającymi dźwięk, to trochę to jest taki ciemny pokój. I gdyby ten korytarz szkolny na Ursynowie zaprojektować w ten sposób, to bez zmiany zachowania dzieciaków moglibyśmy z tych 90 decybeli zjechać do 70 paru. Drugie wymaganie, czas pogłosu. Definiowane jest jako maksymalna wartość, która nie powinna być przekroczona w pasmach od 250 do 4000 Hz. Są dodatkowe informacje dotyczące zakresu kubatur, zakresu wysokości, dlatego że czas pogłosu zależy w dużym stopniu od kubatury pomieszczenia. A co to jest, to każdy z Państwa wie, ale chyba sobie nie odmówię tego filmu. Tak, tutaj widzimy, że do tej kamery, która jest zainstalowana w odległości kilkunastu metrów od pękającego balonu, dociera dźwięk bezpośredni, najsilniejszy, a potem dziesiątki, może setki odbić fal dźwiękowych od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. I ponieważ dźwięk, który ulega kolejnym odbiciom, przebywa coraz dłuższą drogę, dociera do słuchacza z coraz większym opóźnieniem. Jest też coraz słabszy, bo część energii jest stracona na odbicia, część na przebijanie się przez ośrodek, jakim jest powietrze, w związku z tym kolejno docierające odbicia są coraz cichsze, ale ponieważ jest bardzo dużo, nakładają się na siebie, to nie słyszymy ich jako osobne, tylko zlewają się w jeden zanikający dźwięk. No i pogłos zależy od kubatury pomieszczenia, im jest większe, tym jest dłuższy. Zależy od chłonności akustycznej tego pomieszczenia. Im jest większa, i tym czas pogłosu będzie krótszy.
zależy od obecności lub braku materiałów rozpraszających dźwięk. Jeżeli one będą się znajdowały, wtedy ta chłodność akustyczna pomieszczenia będzie lepiej wykorzystana. Zależy od geometrii pomieszczenia, zależy od rozmieszczenia tych materiałów dźwiękochłonnych. Korzystnie jest wtedy, kiedy są rozproszone po całym wnętrzu, a nie skoncentrowane na jednej powierzchni. I taki przykład celowości stosowania rozwiązań prowadzących do spełnienia wymagań w tej normy można pokazać na tej sali sportowej. Prosił najpierw o puszczenie filmu tego, który jest na dole. Się jakiś kompresor pojawił w tle, natomiast słychać, że jest w tym pomieszczeniu jest ciszej, chociaż ta adaptacja nie była wykonana zgodnie z projektem i nie jest to tak, jak powinno być, ale jest ciszej. Głosy są lepiej zrozumiałe, są wyraźniejsze i ten nauczyciel WF-u, który sobie tutaj siedział na ławeczce, mógł komunikować się z każdym uczniem poprzez całą powierzchnię sali, co nie było w zasadzie możliwe przed adaptacją akustyczną. I w końcu wymagania stosowane w stosunku do pomieszczeń, do komunikacji słownej, gdzie bardzo istotne jest zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy. I zrozumiałość mowy zasadniczo zależy od odstępu między sygnałem a szumem, czyli różnicy w poziomie dźwięku mowy mówcy w danym pomieszczeniu sali, a tłem akustycznym. Jeżeli tutaj możemy sobie ocenić, że tło akustyczne w tym pomieszczeniu 45? Pewnie. To jeżeli mówiłbym normalnym głosem bez użycia mikrofonu, to jest poziom 60-65 dB, to ze względu na zanik przestrzenny dźwięku, tam z tyłu to pewnie słabo będę słyszalny albo w ogóle. I ta różnica zapewniająca przyzwoitą zrozumiałość mowy, no to powinno być 10-15 decybeli, natomiast ten wymóg rośnie, jeżeli mam do czynienia na przykład z dziećmi, czy osobami, które uczą się języka, dlatego że za zrozumiałość mowy odpowiada też słownictwo, zakres słownictwa. Mechanizm zakłócania mowy przez pogłos, nie będę tłumaczył, bo pan na mnie nastaje już tutaj, więc tylko dwa słowa o STI. To jest taka metoda mierzenia zrozumiałości mowy bez samych zainteresowanych, czyli zamiast robić dyktando i sprawdzać, jak się słyszy dany komunikat w danym miejscu, to się wstawia głośnik, który emituje odpowiedni sygnał akustyczny. Ten sygnał się rejestruje w różnych miejscach sali i sprawdza się, czy on jest podobny do tego wyemitowanego. Jak jest taki sam, no to mamy STI równe 1,0, tak się nigdy nie zdarza. Natomiast gdyby tutaj zamiast tej modulacji byśmy mieli płaską kreskę, to STI byłoby równe 0. I przyjmuje się, że jak jest powyżej 0,7, to mamy doskonałą zrozumiałość mowy. I w normie mamy zakresy kubatur, wymagany maksymalny czas pogłosu, maksymalny dopuszczalny, zależny od kubatury. I to STI na stałym poziomie 0,6, zapewniający w najsłabszym miejscu w sali przyzwoitą zrozumiałość mowy. Chodzi o to, że w dużych pomieszczeniach, może bardziej w tych niż tych, przy przetłumieniu tych pomieszczeń może dochodzić do tego, że głos z tyłu sali będzie, głos mówcy będzie bardzo wyraźny, bardzo czysty, niestety za cichy, żeby można było go zrozumieć. I to są dwie sale lekcyjne, z których jedna jest dosyć typowa, czasie pogłosu bliskim 2 sekundy. Druga sala bliźniacza, która została adaptowana i ona spełnia wymagania normy i mierzono w tych salach właśnie STI. I w tej sali niewytłumionej STI było na poziomie 0,4, czyli dosyć słabo. W sali adaptowanej to były poziomy rzędu 0,7, więc sporo lepiej niż wymaga norma. Nie będziemy puszczać tego filmu, bo nie mamy już czasu. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć, że
jakie są korzyści z prowadzenia tej normy, że przede wszystkim stanowi punkt odniesienia. To znaczy inwestor będzie, stosując tę normę, wiedział, czego wymaga, a projektant będzie wiedział, co musi wykonać. Myślę, że zwiększy świadomość problemów związanych z akustyką wnętrz w normalnych pomieszczeniach budynka użyteczności publicznej. Może też sprawi, że program studiów będzie uzupełniony, studiów na architekturze. No i będą lepsze, bardziej funkcjonalne wnętrza. Na koniec, wszyscy moi szacowni przedmówcy i pewnie wszyscy, którzy będą po mnie, mówią w zasadzie o jednym, o poszukiwaniu ciszy albo względnej ciszy. Tak się składa, że jutro zaczyna się festiwal filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity, między innymi w Warszawie, i będzie miała na tym festiwalu premiera filmu dokumentalnego W poszukiwaniu ciszy. O tym, na ile cisza jest rzadkim towarem dzisiaj, na ile jest nam potrzebna i jakiej coraz bardziej poszukujemy. Mamy 3 bilety do rozdania. Są na naszym stanowisku. I z ostatniej chwili wiadomość. Stowarzyszenie na rzecz lepszej akustyki w budynkach organizuje w czerwcu seminarium dla akustyków dotyczące akustyki w biurach typu Open Space, więc te osoby, które byłyby zainteresowane, też proszę o kontakt. Dziękuję bardzo. Do widzenia.